To są książki wydawnictwa Mała Kurka pod patronatem aktywnego czytania. Bardzo się cieszę, wymachuję nimi. Po pierwsze, żeby wam pokazać, że błyszczą, ale to nie jest w nich najważniejsze. Chociaż może trochę, bo tutaj chodzi o kradzież klejnotów. Skarbów w ogóle, nie tylko klejnotów. Jeśli znacie Babcię Rabuś, to pewnie się ucieszycie, że wydawnictwo Mała Kurka wydało teraz część drugą. Babcia Rabuś powraca. A Babcia Rabuś oczywiście, że wyląduje na aktywnym czytaniu. Zresztą pierwsza część już dawno jest zrecenzowana. Zrobiłam to 100 lat temu, no właśnie jeszcze na blogu Nie Tylko Dla Mam, ale oczywiście, że podepnę, podlinkuję, żebyście wszystko mieli w jednym miejscu przy okazji drugiej części. Czy warto czytać najpierw pierwszą, a potem drugą? Ja uważam, że tak. Wtedy będzie z tego najwięcej frajdy. A jeśli znacie, to już wam mówię, czego się spodziewać. I oczywiście, że nie wygadam wam wszystkiego, żeby była frajda z czytania. Wiadomo. A co my tutaj znajdziemy? Zostajemy Bena. On ma 12 lat. To jest główny bohater, który w pierwszej części zrobił taki skok stulecia razem ze swoją babcią, którą na początku uważał za nudną i śmierdzącą kapustą postać. Tak było. Nawet jest to wspomniane tutaj kilka razy. Każdy pewnie pamięta, jeśli w ogóle pamięta swoją babcię albo swojego dziadka, ich zapach. I właśnie rok potem, po tych wszystkich wydarzeniach, po tym wielkim skoku stulecia, bo babcia, ta właśnie na początku nudna, ta śmierdząca kapustą staruszka, okazała się czarnym kotem. Czarnym kotem, czyli kimś, kto był sławną złodziejaszką. No babcią Rabuś. No i słuchajcie, minął rok i Ben wspomina sobie swoją babcię i bardzo za nią tęskni. I po tym roku okazuje się, że dziwne rzeczy zaczynają się dziać. Raz nasz ulubiony sklepikarz, moja córka jak się dowiedziała, że jest druga część, pierwsza o co zapytała, czy występuje Rush? Występuje! Ktoś zrobił skok stulecia, kolejny skok stulecia, potem jeszcze jeden i jeszcze jeden. To są właśnie takie duże kradzieże. Tutaj na przykład maska Tutenchamona z londyńskiego muzeum została skradziona. I może Bena by to jakoś szczególnie nie zainteresowało, gdyby nie to, że wszystkie poszlaki wskazują na to, że to jest sprawka jego babci. No ale jak to możliwe? Ben zaczyna prowadzić swoje śledztwo. Jednak no właśnie, na nieszczęście dla Bena jest on sławny z tego, że no właśnie narozrabiał z babcią w pierwszej części, więc wszystkie oczy, a przynajmniej niektóre oczy, są na niego skierowane. Więc mamy tutaj takiego podejrzliwego sąsiada, mamy policjanta, mamy wredną bibliotekarkę, która no też obserwuje Bena i każdy jego ruch, no bo jeżeli ten skok był wykonany z babcią i z Benem, to tutaj też chyba to wszyscy zakładają, że no dobra, babci nie ma, ale Ben jest. Co on tam kombinuje? Więc chłopak ma trudniej, dlatego że próbuje na własną rękę dowiedzieć się, o co tutaj z tymi skokami chodzi i czy czarny kot, czyli babcia, powrócił. Do tego wszystkiego jeszcze Ben wplątuje się, zostaje wplątany przez szantażyk ze strony mamusi. Konkurs tańca, w którym Ben musi uczestniczyć, bo inaczej no miałby szlaban i niczego nie mógłby się dowiedzieć. Jest tutaj masa przezabawnych sytuacji i paradoksalnie właśnie ten konkurs tańca, do którego Ben niejako jest zmuszony, doprowadza go do miejsca, w którym otwierają się drzwi do tego, żeby rozwikłać zagadkę czarnego kota. No i tak, no to jest David Williams w moim zdaniem najlepszym wydaniu, w sensie takim klasycznym. Myślę, że wiele dzieci zaczyna przygodę z książkami tego autora właśnie od Babci Rabuś. Mam nadzieję, że sięgną po drugą część, ale też zobaczcie, jak fajnie mają teraz współczesne dzieci, bo mają dwie, od razu. Dwie części do przeczytania, pośmiania się. A jeśli szukacie książek, które zachęcają do samodzielnego czytania, to są właśnie takie książki.